Na przełomie XIII i XIV wieku na terenie Anatolii w bliskowschodniej Azji zaczęła wylęgać się zupełnie nowa potęga, która miała wstrząsnąć całym ówczesnym Bliskim Wschodem oraz Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Tą nową potęgą była Turcja Osmańska, nazywana również zamiennie Imperium Osmańskim, które w szczytowym okresie swojej ekspansji posiadało posiadłości na aż trzech kontynentach: Azji, Afryce oraz Europie. Za oficjalny rok założenia Imperium Osmańskiego uznaje się rok 1299. W tym okresie państwem tureckim rządził sultan Osman I, zwany również Wielkim. Był to pierwszy sultan z dynastii Osmanów, który rozpoczął zakrojoną na dużą skalę ekspansję terytorialną w celu poszerzenia tureckich posiadłości. Przez cały okres jego panowania Turcy powoli, acz systematycznie poszerzali swoje granice. Politykę ekspansji kontynuowali następnie jego synowie oraz wnukowie, efekcie czego do początków XIV wieku Turcy kontrolowali już ogromne połacia obszarów Anatolii. A nawet wkroczyli również na teren Europy, konkretnie na obszary Półwyspu Bałkańskiego, gdzie powoli, acz systematycznie zaczęli podbijać lokalne państwa oraz królestwa. W roku 1368 udało im się przejąć kontrolę nad większością bizantyjskich posiadłości na Półwyspie Bałkańskim z miastem Adrianopolis na czele. To również właśnie do tego miasta Turcy przenieśli następnie swoją stolicę, która pełniła funkcję siedziby rządu tureckiego aż do połowy XV wieku. Praktycznie do końca XIV wieku Turcy przejęli kontrolę nad prawie wszystkimi bizantyjskimi posiadłościami, sprawiając, że terytorium Bizancjum skróciło się nie do obszarów samego miasta Konstantynopol i kilku. Rozsianych po Półwyspie Bałkańskim niewielkich enklaw. Kolejnym dużym państwem, które stawiło opór postępującej ekspansji tureckiej, była Serbia, z którymi Turcy stoczyli walną bitwę na Kosowym polu w 1389 roku. I nawet pomimo śmierci ich sułtana Murada I, który poległ w tej bitwie, Turkom udało się wygrać tę bitwę i finalnie przyłączyć w granice swojego państwa całą Serbię. Następnie ruszyli dalej na północ wzdłuż Półwyspu Bałkańskiego, finalnie podbijając obszar całej Bułgarii do końca XIV wieku. Rosnąca potęga Turcji Osmańskiej niepokoiła inne państwa europejskie, w szczególności Węgry, rządzone wówczas przez króla Zygmunta Luksemburskiego, który bał się, że rosnąca potęga Imperium Osmańskiego prędzej czy później zagrozi koronie węgierskiej. W tym celu, w roku 1396, zjednoczył on pod swoim przywództwem znaczną część europejskiego rycerstwa z obszarów Europy Środkowej, by poprowadzić dużą krucjatę antyturecką, której zadaniem miało być wyparcie Turków z obszarów Europy. Doprowadziło to do walnej bitwy pod Nikopolis, gdzie wojska Zygmunta Luksemburskiego. Poniosły upokarzającą klęskę w starciu z siłami tureckimi, w efekcie czego krucjata Zygmunta Luksemburskiego całkowicie się załamała. Dalsza ekspansja Turków w głąb Europy została na pewien czas zatrzymana po roku 1402, kiedy to wojska tureckie poniosły na terenie Anatolii druzgocącą klęskę w bitwie pod Ankarą. Przeciwko wojskom mongolskim prowadzonym przez ich wodza Timura, któremu udało się nadwziąć ówczesnego sułtana tureckiego do niewoli. W efekcie czego Turcy potrzebowali następnych kilkunastu lat na odbudowanie swojej potęgi, co pozwoliło reszcie świata na pewien czas odetchnąć z ulgą od nieustannej ekspansji terytorialnej Imperium Osmańskiego. Ten spokój nie trwał jednak długo. W kolejnych latach Turcy odbudowali swoją potęgę, zregenerowali swoje siły i ruszyli dalej w głąb Europy. Wówczas to ponownie stanęli oni na wojennej ścieżce z królestwem węgierskim, rządzonym wówczas przez króla z dynastii Jagielonów Władysława III. W efekcie czego? Władysław III. Postanowił za wszelką cenę powstrzymać dalszą ekspansję terytorialną Turków, która zagrażała interesom jego królestwa. W tym celu w roku 1443 zebrał on potężną armię zarówno polskiego, jak i węgierskiego rycerstwa, z którą pomaszerował na południe, w celu zatrzymania tureckiej ekspansji. Krucjata Władysława III trwała przez rok i zakończyła się ona decydującą bitwą pod Warną w 1444 roku, gdzie wojska polsko-węgierskie Władysława III poniosły całkowitą klęskę, a król Władysław III poniósł tej bitwie śmierć. To właśnie od miejsca, w którym poległ, otrzymał on pośmiertny przydomek Warneńczyka. Jednakże sami Turcy w tej bitwie również ponieśli ogromne straty w ludziach, konsekwencji czego musieli oni na pewien czas przerwać swoją dalszą ekspansję w głąb Europy, a zamiast tego skupić się na poszerzaniu swoich granic w innych częściach globu. Kolejna szansa na poszerzenie tureckiej strefy wpływów pojawiła się na początku roku 1453, kiedy to wojska tureckie, dowodzone przez ich ówczesnego sułtana Mehmeda II, Rozpoczęły regularne oblężenie miasta Konstantynopol, stolicy Cesarstwa wschodnio -Rzymskiego. Przez prawie dwa miesiące armia turecka oblegała Konstantynopol, którego mieszkańcy bronili z wręcz fanatycznym zapałem. Ostatecznie jednak 29 maja 1453 roku wojska tureckie zdołały w końcu sforsować obronę murów miasta i wedrzeć się do środka. W ciągu zaledwie jednego dnia opór w całym mieście został złamany. ówczesny cesarz Bizancjum Konstantyn XI, zginął, a Konstantynopol został ostatecznie włączony w granice Imperium Osmańskiego. Sami Turcy zmienili nazwę miasta na Stambuł i tam przenieśli stolicę swojego imperium. Stambuł zaś pozostawał stolicą. Turcji osmańskiej praktycznie do końca jej istnienia. W kolejnych latach Turcy rozpoczęli również powolny proces islamizacji tego miasta, usuwając wszelkie przejawy chrześcijańskiej czy greckiej kultury na terenie Stambułu, czego najlepszym przykładem może być fakt, że kościół Hagia Sofia, założony jeszcze w VI wieku naszej ery za panowania cesarza Justyniana Wielkiego, który był uważany za jeden z największych symboli tego miasta, został przekształcony w muzułmański meczet. Co się tyczy się samego sułtana Mehmeda II, to na cześć swojego zwycięstwa przyjął on przydomek zdobywca. Po upadku Konstantynopola całe cesarstwo bizantyjskie praktycznie przestało istnieć i choć nieliczne, Posiadłości bizantyjskie w różnych częściach Półwyspu Bałkańskiego, m.in. na Grecji, przetrwały jeszcze następne kilka lat, to do lat 60. XV wieku wszystkie posiadłości Bizancją zostały ostatecznie podbite i włączone w granice wciąż rozrastającego się Imperium Osmańskiego. Wielu historyków uważa, że rok upadku Konstantynopola można uznać za datę graniczną, która zakończyła średniowiecze. A rozpoczęła okres nowożytny. Dla samej Turcji zaś upadek Konstantynopola i całego Cesarstwa Bizantyjskiego otworzył szansę i możliwość na dalsze poszerzanie tureckiej strefy wpływów na cały Półwysep Bałkański, konsekwencji czego do końca XV wieku Turcja stała się już prawdziwym mocarstwem, przed którym musiały drżeć w posadach inne państwa europejskie, które z każdą kolejną dekadą zdawały sobie coraz bardziej sprawę z rosnącego zagrożenia ze strony Turcji Osmańskiej, która w tamtym okresie przeżywała złoty okres swojej potęgi, stając się najpotężniejszym mocarstwem w regionie. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.